300 w tym sezonie. 21 złoty 40 musi być złamać. Słabo, ale... Szanowni Państwo, niedługo będziemy startować. Ja tylko w imieniu organizatorów, mojej rodziny, zarazem rodziny świętej pamięci senatora Stanisława Zająca, stowarzyszenia jego imienia, chcę bardzo podziękować biegaczom i tym wszystkim, którzy nam pomagają przy organizacji tego biegu. Bieg się pięknie rozwija i myślę, że zakończy się w niedługim czasie, rozpocznie się działalność Stowarzyszenia Biegaczy pod patronatem Stowarzyszenia imienia Senatora w rejonie jasielskim i będziemy kontynuować te biegi, a co roku się czegoś nowego uczymy i myślę, że czwarty bieg to już będzie taki profesjonalny i ja tu już zobowiązuję się paniom, że w następnym roku będzie podział na kategorię kobiet, bo tych kobiet jest coraz więcej, a ja jestem pewno mało usportowiona, dlatego tak się nie spodziewałam, że będzie tyle pań. Ale ja za to wspieram sport i myślę, że to mi dobrze wychodzi. Życzę wszystkim paniom i panom sukcesów, satysfakcji z tego sportowego wyczynu i zapraszam na metę. Jak tam demony? Na dzisiejszym imprezie biegowej ponad 200 uczestników. Oczywiście Beskid jest wszędzie. Kula pani Nagów. Na dzisiejszym imprezie coraz większa. Cieniasy! Co cieniasy? Oczywiście za wkład i za to, żeby trasa biegu była profesjonalnie zabezpieczona, żeby nie spowodować kolizji z lokalnym ruchem. Hipopotam. Mamy broń palną, będzie skończona. Te coś, Mati, miejsca mamy. Warszawa, dlaczego biegnę? Z Warszawy? Aha, na weekend przyjechaliście, tak? Thank you.
lekko i przyjemnie. Brałeś się po szczownicy? Idziemy dalej, bo rzeźnik czeka. Na rzeźniku będziesz? Będę. Ja to też będę. Podróż poślubna moja. Ja też. Ładnie. To z mężem biegniesz? Tak, narzeczony z tyłu. Czyli majówka, rozumiem, tak? Tak. Ciężki bieg. Bardzo ciężki. Wsiadłem do środka, ale coś czeka na mnie na mecie. Dzisiaj tutaj w Świętonach biegaliśmy półmaraton. Cóż, jestem 5 dni po maratonie pełnym górskim w Szczawnicy. Nic, no, złapałem trochę szybkości tutaj, bo trasa nie była zbyt wymagająca, także można było dość szybko pobiegać, godzina 10 z groszami było, także z tymi delikatnymi podbiegami myślę, że jest całkiem dobrze jak po tym maratonie. Wygrał Hubert Wierdak, próbowałem go trzymać praktycznie całą trasę, biegliśmy razem. 3 km przed metą mi uciekł i taka przewaga 50 metrów już się trzymało, nie odpuszczałem do końca, ale jednak brakowało tej świeżości jeszcze po maratonie i, no i skończyłem na drugim miejscu, jestem zadowolony, także teraz czekam tylko na jakiś górski bieg Mistrzostwa Polski 10 maja w Chyrowie koło Dukli, tam myślę, że będę próbował powalczyć troszkę na naprawdę stromych górkach. Cieszę się, że powstała tutaj taka inicjatywa takiego biegu, bo tutaj w okolicy raczej nie ma, chociaż Jasło jest naprawdę dużym miastem w tym regionie, a nie ma żadnego biegu takiego, a tutaj jednak powstała taka inicjatywa i mam nadzieję, że będzie więcej takich biegów. Szkoda tylko, że trasa nie zahaczyła Divocza. Troszkę by było ciekawiej. Mojego rek było, nawet obiad było czuć, ale niestety na mecie tylko batonik. Cześć, nazywam się Krystian Herba, na co dzień skaczę na rowerze. Mam takie hobby, że wskakuję na nim na najwyższe budynki na świecie. Skakałem m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Dubaju, Chinach, Australii. Dzisiaj jestem tutaj, w Trzcinicy, na mecie półmaratonu pamięci. Trasa bardzo wymagająca, praktycznie cały czas po górach, tego płaskiego trochę było, ale jakoś więcej jednak chyba tych górek, więc nie ukrywam, że było to na pewno bardzo męczące, ale bardzo fajna pogoda, bardzo fajny klimat wśród biegaczy i naprawdę super impreza. Te górki! Ja chcę do mamy na Rosołę. I Pinki! Tak jest! No. Jest siła! Nic ci nie powiem, bo jestem obecnie w stanie agonalnym. Strasznie ciężka adresa. Tak nie spodziewałem się, że będzie tyle podbiegów. Ale ładne. Takie piękne pobliże. Za rok znowu dłużej. Czyżby ci, którzy oczekują na mecie, no, mieli mniej siły jak ci, co wbiegają? No nie wiem.
Na razie tak to wszystko wskazuje. Wózek? Wózek? Ci, którzy oczekują na mecie, mają mniejszy od tych, którzy biegają. Rewelacja. Super. O.